Kolejny film bez przygotowania. Bez cześć, kochani. Nie, czekaj. Bez cześć, kochani. Może... Witajcie u Dance Connect Film. Witajcie... Nie, nie. Gorąco. Witujcie. 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 Czekaj, ale jak inni youtuberzy się witają? Siemanko. A siemanko to tak chłopak, tak. Siemanko. Siemaneczko, kochani! Dzisiaj wbijamy CSGO, Mike. A few moments later. Nie no, a dziewczyny? Cześć kochani zazwyczaj, albo moi, nie no, cześć kochani, siemka kochani. Cześć moi drodzy. Cześć nasi drodzy. A może ten, po prostu... Po prostu cześć! A może u Dance Connect People dzisiaj będzie... Patty? Iu. Jak zawsze, bo nikt inny. Albo... Po prostu cześć wszystkim. Dobra, to jeszcze raz. Cześć wszystkim. Nie, jeszcze raz. Cześć wszystkim. Hi guys. Dzisiaj chciałyśmy wam powiedzieć, jak dobrze rozpocząć rok szkolny, jak go sobie umilić, bo jak wiemy, początek roku jest dla nas o tyle trudny, że jesteśmy jeszcze po tych wakacjach i lubimy sobie pospać, zapadamy w taki sen zimowy, to są właśnie te wakacje i po tych wakacjach bardzo ciężko jest znowu wkroczyć w ten stan chodzenia do szkoły, czyli wstawanie rano, siedzenie na tych lekcjach i przyjmowanie wiedzy, czyli najważniejsza rzecz, tak, po którą chodzimy do szkoły, tak? Tak! I uczenie się i potem... No jest to, myślę, że dla każdego trudny okres, szczególnie myślę, że wrzesień jest taki dołujący. Tym bardziej, że też jakby nauczyciele narzucają nam od razu tempo, nauka, tak jakby... A my właśnie często zawalamy już we wrześniu, bo jeszcze nie jesteśmy przyzwyczajeni. I właśnie przychodzimy do Was z takimi naszymi radami, z naszymi jakimiś takimi trikami, co my robimy lub robiłyśmy, żeby sobie umilić w jakiś tam sposób właśnie ten wrzesień i ten początek roku szkolnego, żeby po prostu nie spać na lekcjach i tak dalej. Dokładnie, więc może taka pierwsza rada ode mnie i jest to rada dla osób, które nie mają problemu ze wczesnym wstawaniem, czyli nie jest to rada dla Ciebie. Niestety. Jest to taka rada, że dla osób, dla których nie jest to problematyczne wstać troszeczkę wcześniej, radzę Wam zawsze w dniu, kiedy musicie wstać rano do szkoły, wstać sobie po prostu wcześniej i umilić sobie dzień na przykład fajnym, dobrym śniadaniem. Mhm. Ja na przykład sama jestem szczęśliwym człowiekiem w momencie, kiedy zjem coś dobrego. Uwielbiam w ogóle jeść i dla mnie jedzenie to jest... przyjemność. To jest przyjemność, to jest czas, w którym mogę się tym jedzeniem podelektować, więc bardzo fajnie jest rozpocząć dzień dobrym, smacznym śniadaniem. Możecie sobie zrobić kawę czy herbatę, którą lubicie i do tego coś fajnego. Ja mam radę dla osób, które lubią spać i są takie jak ja. Właśnie śniadanie jest najważniejszą częścią całego dnia i musimy je zjeść. I dla ode mnie taka rada, żeby sobie już przygotować wieczorem posiłek, żeby sobie wieczorem przygotować posiłek lub nawet składniki przyszykować, żeby rano nam to zajęło jak najmniej czasu i żebyśmy mogli się wyspać. Czyli znowu organizacja, tak? Tak, ale wiecie, wieczorem dla tych, co lubią spać, no to będzie to moim zdaniem idealne, bo wieczorem mamy więcej czasu zazwyczaj niż rano, kiedy musimy wstać do szkoły. Tak, dla osób zaspanych na pewno. Tak, więc to jest ode mnie rada. Tak samo następna rada ode mnie, jest to rada już typowa dla dziewczyn, nie dla chłopców, chociaż chłopcy niektórzy też lubią fajnie wyglądać. Jest tutaj rada dla dziewczyn, które również, jeżeli potrafią wstać wcześniej, ja na przykład o wiele lepiej się czuję i dzień jest dla mnie lepszy, kiedy sama czuję się dobrze z samą sobą. Mhm. Czyli na przykład zrobię sobie jakiś delikatny makijaż, czy zakręcę włosy lub je wyprostuję, tak jak miałam to w planach. Uwierzcie mi, ale Wasz wygląd bardzo poprawia samopoczucie. Kolejna rada dla śpiących, dla lubiących spać. Myślę, że ja jestem w tym mistrzem dawania takich rad. Jeśli chcecie jeszcze dłużej pospać sobie, czyli na przykład już przygotowaliście sobie wieczorem właśnie sobie śniadanie lub składniki, to przygotujcie sobie również ubrania, bo na przykład wiadomo, że na przykład ja, jak rano wstaję, to jestem mega zaspaną osobą i myślę, że osoby, które lubią spać, mają podobnie jak ja, czyli w ogóle nie kontaktują i rano by założyły dwie różne skarpetki i bluzkę na lewą stronę, czyli przygotujcie sobie ubrania po prostu wieczorem i to będzie Wam, nie dość, że sobie ułatwicie wszystko, to
po drugie, zaoszczędzicie sobie trochę czasu. Następną poradą, jaką mamy, i to nie jest porada tylko dla osób, które chodzą do szkoły, tylko nawet dla osób, które po prostu lubią być zorganizowanym, jest to założenie sobie planera. My takie planery z Julą również posiadamy, to jest planer Julii, to jest planer mój. To jest planer mój. Że ja mam planer. A co to jest? Torebka jej. Tak. Planery są o tyle wygodne nawet dla uczniów i bardzo Wam takie rzeczy polecam, ponieważ jest to coś, w co możecie sobie wpisywać wszystko, co będziecie musieli zapamiętać, a czego nie musicie pamiętać gdzieś tam w głowie, tylko zawsze to, co zostaje na papierze, jest na papierze i możecie możecie to otworzyć i przeczytać. Planer to jest bardzo wygodna opcja dla osób, które właśnie zapominają, nie są w stanie spamiętać, a no nikt nie jest w stanie spamiętać, ile ma sprawdzianów czy kartkówek w danym tygodniu, i to jest bardzo fajna rzecz. Jeżeli nie planer, może to być kalendarz. My lubimy planery też z tego względu, że ma on dużo miejsca na notes i możecie również zapisywać sobie różne fajne rzeczy. Ja jestem osobą, która lubi ładnie pisać, lubi taką estetykę w zeszytach i tego typu rzeczy, więc również wydaje mi się, że umilicie sobie czas w szkole, ale nie tylko tyle, co czas w szkole, ale ułatwi Wam to o wiele bardziej naukę, kiedy będziecie podkreślali sobie różne rzeczy mazakami, te ważniejsze wątki, które musicie zapamiętać, to bardzo mocno Wam pomoże, uwierzcie. Kolejna moja rada jest taka, żebyście szli do szkoły z pozytywnym nastawieniem, z jak największą energią i mimo tego, że jesteście zaspani, to żebyście dostrzegali po prostu takie małe rzeczy. Idziecie do szkoły nie tylko po to, żeby się uczyć, ale spędzacie też fajny czas ze znajomymi i poznajecie się nawzajem. Myślę, że to jest wielką motywacją dla sporej ilości uczniów, że tam są właśnie ludzie, z którymi lubicie się otaczać, z którymi lubicie spędzać czas. Ja też tak uważam, w ogóle pozytywne nastawienie do życia to jest coś, co ułatwia ludziom sprawę, pomaga i podchodzą ludzie do problemów nawet z innym kompletnie nastawieniem niż osoby, które są nerwowe, zestresowane, więc warto takie pozytywne nastawienie mieć i nie stresować się rzeczami, na które nie mamy wpływu. Moją kolejną radą dla Was jest też coś, co możecie wykorzystać i równocześnie bardzo sobie pomożecie, jeżeli chodzi o Wasz organizm, o zdrowie. Pamiętajcie o tym, że w życiu jakby codziennie musimy pić bardzo dużo wody. Czas w szkole jest to dobry czas, aby jakby sobie tą wodę między takimi lekcjami, na przykład podczas przerwy, zawsze pić. Warto jest na przykład sobie właśnie zaznaczać na butelce, ile musicie wypić wody w ciągu jakiegoś tam czasu. Wtedy wiecie, że musicie to zrobić i to Wam naprawdę pomoże. Ja na przykład strasznie lubiłam, kiedy chodziłam do szkoły, nosić różne fajne butelki z wodą i dodawałam sobie do nich cytrynę, miętę, cokolwiek, coś tam, co sobie wymyśliłam. Jeśli patrzę jeszcze przy piciu, to ja powiem o jedzeniu. Jeżeli już jesteśmy w szkole, to nie zapominajcie o jedzeniu, bo pamiętajcie, że jeśli jesteśmy głodni, to nie możemy się na niczym skupić i nawet jeśli chcemy coś wynieść z lekcji, to jeśli jesteśmy głodni, to ja tak mam, że na przykład w ogóle nie mogę się skoncentrować. Także pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą właśnie jakieś drugie śniadanie, jakieś jabłko, ale też dobra na koncentrację jest czekolada, więc na przykład mały batonik w ciągu dnia nikomu nie zaszkodzi, albo nawet dwie kostki czekolady sobie wziąć. Pamiętajcie o czymś takiego jak przekąski. Zawsze, kiedy macie na przykład sprawdzian, to polecam Wam właśnie zjeść sobie kostkę, dwie czekolady, dlatego że czekolada bardzo dobrze wpływa na Wasz mózg. Również orzechy, więc kiedy na przykład myślicie o tym, żeby wziąć jakieś chipsy do szkoły, czy tam coś niezdrowego, to spakujcie sobie na przykład do jakiejś miseczki zamykanej plastikowej orzechy, czekoladę i naprawdę warto jeść to między lekcjami. Tak, dokładnie. Może nie na lekcjach, ale to też pomaga. Tak, więc to. No i czy coś jeszcze? Pamiętajcie, żeby być zawsze uśmiechniętym, pozytywnym. Zorganizowanym. Bo nawet nie odkładajcie niczego na ostatnią chwilę i to jest dziwne, że ja to mówię, bo sama jestem taką osobą, że odkładam wszystko na ostatnią chwilę, ale naprawdę ja wiem, że to pomaga, jeśli jesteśmy zorganizowani. I dlatego mam swój planer. Bola, chce się zmienić. Tak. Okej, dziękujemy Wam bardzo za to, że mogliście nas wysłuchać. Mamy nadzieję, że jakaś rada będzie dla Was przydatna. Dokładnie. Napiszcie nam w komentarzach, jakie Wy macie triki na to, żeby umilić sobie czas w szkole. Nie zapominajcie o łapkach w górę. Dokładnie. I niebawem widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.